Wpierw to, żebyśmy tutaj coś dali radę. Dobra, staniemy sobie tutaj. Okej, oni chyba wszyscy poszli, bo widzę, że jakoś to jest tak zrobione, że mniej więcej wszyscy chodzą razem. Dobra, tutaj. Elo, tu widziałem jednego. Ogólnie widzę ten klan. Bot Frank. Okej, dobra. A kogoś chyba zabiłem. Tak, z botem Hankiem zabiłem bota Adriana. A jeżdżę tutaj kursorem. Niestety ginę, to Jolik nas zabija. O Boże, oh my gosh, oh my dear lord. Sorry, ale nie wygramy na pewno. Jeszcze z racji tego, że mamy tą broń, a dodatkowo... Okej, dobra. Dodatkowo ja nie obczałem w ogóle mapy, dodatkowo ich jest trzech. Więc ogółem epic. Idę sobie pomału. Pójdziemy sobie powoli w prawo. To jest tylko tyle zoomu? O, bomba już tam pipczy, z tego co słyszę. Okej, okay, a to była... nie była snajpera. Oh my gosh! I'm sorry. Chyba trochę za głośno się dreryja ogólnie. Dreryja, tak? Ogólnie chyba tak powinienem to powiedzieć. No niestety, przykro mi. RIP dla osób oglądających to na słuchawkach. Jak widzicie, mega emocje tutaj. Pełen entuzjazm. Ogólnie tłum szaleje. Ogólnie ja dostaję, czyli standardowo. Ale coś klatkuje. Zauważacie to? No, gin. Ale szmat. Okej, ktoś go chyba... Aha, jakiś bot. Bot Finn? Ze mną pokonali bota jakiegoś tam. Ogólnie ktoś ściągnął Yorksa, chyba. Oh my gosh, widzę go tu w krzaczkach. Okej. Okej, dobra, wyjdziemy sobie tutaj szybciej. O nie. A bo nie wiem kto było już. Ja już nie wiem co było. Łępę. Jak widzicie, ogólnie rzecz ujmując, scenariusz rozgrywki jest taki sam jak zawsze. Czyli ja dostaję ostry wpierdziel, bo prawdopodobnie... Tak, jak Jolix zdobędzie jeszcze jeden punkt, to ja nie mam szansy wygrać, tak? Bo skoro Jolix mówi, że mamy 15 rund, to tak by to wyglądało. Mamy 12 minut rozgrywki. O, chyba dostał, tak. A tutaj flaszem mnie zeszedł, flaszem. Flasz. Odrzewka. O, kolejny pokój. Oh my gosh, cóż za comeback. Tak, znam te słówka, bo wiecie co, Jolik zawsze krzyczy do tego. Ja sobie siedzę w pokoju, a on napiernicza po tym swoim łamanym angielsku do mikrofonu. Albo udaje jakichś rosyjskich przywódców Kambodży. No. No i dobra, wygraliśmy ogólnie drugą rundę. Bardzo się cieszę. Mamy 2-7. Tak naprawdę myślę, że jeżeli Jolik zdobędzie 8 punkt, to skończymy ten odcinek, bo to w końcu już jest tak naprawdę 14 minut, więc nie ma po co tego zbędnie przedłużać, no chyba, że nam pójdzie tutaj fajnie, a dobra. Na pewno pójdzie nam fajnie, jeżeli ja zaatakuję drzewo. Okej, dobra, idziemy sobie tutaj, bo oni mi pokonają te boty, aha, to był mój, który niestety tutaj dostał. I ja też dostałem od bota Adriana. I teraz jest 1-1, boty grają. Nie wiem w ogóle, wiecie co, czy przełączyć się na to, bo nie chcę czuć się winny za to, że znowu przegraliśmy. Ale jednak pieprzyć to. I wyjdziemy sobie tutaj. I gdzie jest bot Sebastian? Chyba, że jakoś inaczej się nazywa. Bo my gramy botem Tony, a nie wiem, jak tamten bot się nazywa. Oh my gosh! To był, sorry, nie bot Sebastian, no bot Sed dostał. Sorry. Nie wiem kto dostał. Dobra. Bot Sed dostał MVP, no ale ja taka podnieta była, że po prostu, no. Nie chcę nic mówić.
3-7. Okej, okay, dobra, jestem na maksa skupiony, wiecie? Na maksa skupiony jestem. 3-7, tutaj piękny wynik mamy na razie. Ja strzelam po ziemi, bo wiem, że w tym celu się właśnie jest jakiś odrzut mega i że trzeba to jakoś kontrolować, ale prawda jest taka, że na tym padzie to zbytnio chyba tego nie skontroluje się. Tak mi się wydaje. Oh my gosh, ale nas tutaj rozwalił. Po prostu przekreślił nasze marzenia. Okej, dobra, pójdziemy sobie kolejnym bocikiem. Tam już siedzi w tych krzakach, czy nie? Okej. Okej, skupienie tutaj godne mistrzów. Dobra, idziemy sobie tędy. Bo on mnie tutaj harakiri. Więc ja myślę, że może będą podkładać bombę na B. O, chyba jajce jednak, bo wszyscy sobie idą stąd. Okej, dobra. Jakaś kura? Dobra, coś... Coś tam. Idę sobie za tym ziomkiem. Idziemy na A. Okej. What the fuck happened? Oh my god. Widzieliście go? I to bo... Jorksa. To Jorks tak biegał. Dobra, jest 3-3, ale ja jestem tym słabym graczem, więc... Nie wiem w ogóle, czego trafiłem tego ziomka. Oh my gosh, bot hang. To twój zabójca. No i mamy 3-8, więc ja myślę, że w tym momencie sobie skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał CSGO na konsolę Xbox 360. A jeżeli po prostu chcielibyście więcej odcinków z tej gry, no to musicie dać pewnie jakoś o tym znać, no nie wiem, poprzez łapki albo komentarz, że więcej CSa Go, ale będziemy grać go na konsoli. Chociaż mógłbym spróbować raz na PC-cie zagrać z Jolksem, bo chyba mamy 3 kopie tej gry na PC-ta. Ale wtedy już jest po prostu 100% pewności, no że dostanę w piernicz. Teraz była tak szansy były 90-10 bym obstawił. No ale mam nadzieję, że wam się podobało. No i oceńcie to w komentarzach, jak wam się podobał materiał. A dzięki i na razie. Hello, I'm Spade. And today I'm going to talk about getting a 144Hz monitor. In fact, of all the equipment I've bought, the computer itself upgrading and then the monitor are probably the two biggest changes that I've seen. Before I got the 144Hz monitor, the one I got was the Asus VGLQ20-something. I don't know. It was $260 on Newegg, and I picked it up. I've been in kind of a slump, so maybe a before and after comparison is not totally the best one. But before I got the monitor, I was playing like this. You know, and to be fair, these were matchmaking games that I played against Frost and Dazed and... I don't know why I got matchmaked against them, but I did. So, I was playing not that great. But in addition to that, reactions, I guess, are slower. Because you don't see things as quickly, and just because you're not quite as in it. So I got the monitor, I unboxed it live on my stream. Which, by the way, if you're a member of my Steam group, you get notified when I stream. So here's me trying it out for the first time. Oh, that does feel different. Whoa. That does feel good. Think it's like an old movie. You know, where like if you're watching a really old movie and everybody's moving like a little bit quickly. Does it look any different on the screen? You know, obviously it's got full bar. I mean, no black bars, but... Ooh. That feels different. It's really a strong difference when you first change from 60 to 144Hz. It normalized very quickly for me. I feel like it's pretty normal. But I'm making peaks that I probably wouldn't have otherwise made. I mean, that peak, that was just he had slow reaction times. But I feel more confident making a peak like that because... I know my monitor's fast. I'm going to get the image first. I have an advantage. That's maybe halfway mental, maybe halfway equipment. In any case,
post monitor, I've been playing a lot better. It's been a lot of fun to be trying it out. If you do have the cash to put out for it, obviously, I'm just repeating what a whole bunch of other people have said. Absolutely, pick it up. I think on the whole, I don't know if it's a necessary thing, but it is. It definitely feels like you have an advantage. If you have any additional questions about the monitor, I'm happy to try and answer them. If you leave them in the comments here on YouTube, I will pay attention and respond quickly. Other than that, I'm just having fun with the new monitor. Spade out.